bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Był temat COVID-19. Nie wiem, z czego to wynika. Powiedziałem w swojej przychodni swoim pracownikom, że będzie COVID-19. Zmierzę się z tą chorobą. A po publikacji pani Kataryny Kędzierski z Sydney, która udowodniła, że przeciwciała są bardzo podobne do przeciwciała, które wytwarza się po COVID-19, są podobne do grypy, to praktycznie byłem pewny, że spróbuję tą chorobę leczyć. Dlaczego? Ja jako jeden z licznych lekarzy od 30 lat stosuję amantadynę. Mimo że Amerykanie wykreślili ją z listy leków przeciwwirusowych, zauważyłem jedną rzecz, że nikt nie leczył amantadyną albo niewiele osób w Polsce. Co się wydarzało? Pacjenci bardzo ciężko chorzy czasami, którzy nie byli w stanie z łóżka wstać ani siedzieć nawet do badania, trzeba ich było przytrzymywać, dostali amantadynę i bardzo szybko zdrowieli. Jak to jest, że można leczyć koronawirusa, czyli COVID-a, już znanym lekiem przeciwwirusowym? Viregit K jest takim lekiem, dostępny jest w aptekach, kosztuje 20 zł i jeden z lekarzy z Przemyśla, również pulmonolog, doszedł do wniosku i wyleczył około 100 osób. Przesłał, gdzie trzeba, te wszystkie wyniki swego leczenia, no i okazało się, że nikt nie jest tym zainteresowany. Ba, jakimś czarownikiem go obwołano, osobą niespełna rozumu. Rzecz w tym tylko, że to musi być leczone przy pomocy lekarza, więc według dawek zaleconych przez lekarza. Tak zawsze się lekami na receptę leczy. Co ja o tym myślę, bo napisał do nas właśnie czytelnik, ano zobaczmy, co on ma do powiedzenia, ten doktor. Zobaczmy, posłuchajmy go i sami oceńmy, bo może rzeczywiście myli się, może rzeczywiście jakiś to szaleniec. Wszyscy twierdzili, że amantadyna jest nieskuteczna. Lecząc amantadynę grypę przez 25 lat, nie zauważyłem, zauważyłem jedną rzecz, że moi pacjenci leczeni amantadyną w ciężkim stanie gorączkującym nigdy nie mieli zapaleń płuc. Wszyscy mieli, ja nie miałem. Trafiały pacjenci po mnie po tych wszystkich środkach, Teraflu czy Temiflu i tak dalej po prostu, gdzie wydawało mi się nieskuteczne, które nie stosowałem. Po amantadynie zdrowieli mi i przenigdy nie miałem zapaleń. To był drugi wniosek generalny, dlaczego moi pacjenci, których było sporo, nigdy nie mieli zapalenia płuc. To był drugi wniosek wiążący. Jeżeli było ogłoszenie, że przeciwciała są podobne do grypy, wtedy po raz pierwszy odważyłem się, nabrałem odwagi, choć wrócę, myślałem już wcześniej o tym, odważyłem się 15 marca wysłać pierwsze pismo do Ministerstwa Zdrowia. Mail był przyjęty, oczywiście potwierdzony, bez odpowiedzi. Przyszedł moment kryzysowy, sam zlekceważyłem sobie chorobę i zachorowałem na COVID-19 osobiście w domu. O, tak mi się wydaje, bardzo ciężkim przebiegu. Gdybym to opisywał, ale to nie jest miejsce i czas, prawdopodobnie bym nie powinien przeżyć. Ale niestety mam dwie cechy, tak zwane. Brak lęku przed śmiercią, prawdopodobnie, bo nie mam takiego lęku. I mam podwyższony próg bólowy. I pewnie to mnie też uratowało. W przebiegu swej choroby postawiłem na bank. Stan się pogarszał u mnie z minuty na godzinę, na minutę. Akurat postanowiłem sobie tak. Albo przeżyję, albo nie przeżyję. Więc amantadyna poszła dawka i pierwsza, po godzinie druga, a później co 6 godzin po prostu. I co się okazało? Po 2-4 godzinach odczułem pełną stabilizację. Podobnie efekt taki, że czuję się lepiej. Po 48 godzinach czuję się prawie zdrowy po prostu. Coś niesamowitego, coś nie do wierzenia po prostu. Sprawdziłem to na sobie. Efekty były niesamowite, coraz lepsze. Doszedłem do wniosku wtedy przedstępnego, że 72 godziny wystarczają do pokonania COVID-19. Okazało się, że to jest nieprawda. Aczkolwiek prawdą jest to,
że w ciągu 24 osiągamy pewną stabilizację, a w ciągu 48 godzinach wirus jest faktycznie nieaktywny. Tak działa amantadyna w ciągu 48 godzin. Z obserwacji swoich własnych wynika to, że amantadyna jest lekiem przyczynowym. Do tej pory w Polsce mamy leczenie objawowe tych przypadków. W moim przypadku doszło do leczenia przyczynowego. I teraz tak, o czym mówimy? Ja, wprowadzając amantadynę, nie wprowadziłem, że coś zabieram z leczenia, a w to miejsce daję amantadynę, bo to jest nieprawda. Wszelkie leki, które były, które są stosowane na oddziale, wszelkie leki, czy to są kardiologiczne, czy to są leki pulmonologiczne, czy onkologiczne, one idą, one nie kredytują. Ja dokładam lek, który nie zaburza leczenia objawowego. Ja mówię jedną rzecz. Jeżeli ktoś mówi, że bezobjawowo, owszem, zakaził się, nie ma objawów chorobowych, czyli ma zakażenie. Dla mnie choroby bezobjawowe nie wydajemy się, albo jesteśmy chorzy, mamy objawy, albo nie. Możemy się zakazić, nie chorować. Jeżeli mamy już objawy, to jest choroba objawowa jakakolwiek, prawda? Przebieg może być różny, nie wiadomo dlaczego, w jakim wieku. Owszem, choruje nam częściej osoby między 50, 60, 70 roku niż młodzi. Być może wiąże się to z odpornością, czy eksploatacją, codziennym wysiłkiem i tak dalej. Tu już ja jestem klinicystą, trudno mi to szufladkować, że tak powiem, w tym przypadku ludzi. Mam w większości potwierdzonych pacjentów testem. Testem, którym tym, co... No bo są wątpliwości tak, co do testów, dlatego też pytają ludzie. Nie wiem, nie mi oceniać testy, ale jeżeli przebieg jest... Teoretycznie, mając pacjentów, którzy mają utratę węchów, ból w klatce piersiowej, kaszel, inne objawy, mogę w 90% bez testu powiedzieć, że jest COVID-19. Nie mieliśmy do tej pory takich objawów wszystkich, jak węch, smak, inne rzeczy, żadnej chorobie. Moi pacjenci z reguły nie mają zapaleń płuc. Tych, co leczyłem po amantadynie, którzy już nabyli zapalenie płuc, w większości przy dwóch antybiotykach domięśniowych zmiany się cofają bardzo ładnie przy braniu amantadyny. Mało tego, zauważyłem taką sytuację, że są kaszle, które są jakby uszkodzenie łuku odrochowego i ból jakby w klatce piersiowej, typu jakby rany czy wbitego gwoździa, takie odczucie przynajmniej ja miałem, po amantadynie w ciągu 10 dni one ustępują. Mamy mnóstwo wirusów, które w spadku odporności aktywują się. Czy COVID-19 też tak będzie reagował? Nie wiem. To czas pokaże nauka. Na pewno jesteśmy nosicielami wielu wirusów, choćby na przykład zwykła opryszczka, która daje nam nawroty bardzo częste. Świadczy to o tym, że mamy mnóstwo wirusów w organizmie, które się aktywiają. Z różnych sytuacji ludzie się mutują. Jeżeli umiemy dotrzeć do przyczyny, czyli do wirusa, można powiedzieć, że mamy odtrutkę, w jakiś sposób, prawda? Czy to będą choroby współistniejące, czy człowiek będzie miał 30 lat, czy 100 lat, czy będzie miał nadciśnienie, mając lek odtrutkę, prawda, nie ma to znaczenia, czy ma współistniejące, czy nieistniejące. Owszem, choroby współistniejące będą znaczenie miały, jeżeli nie leczymy przyczynowo, bo one gorzej przechodzą, będą mieli gorszą odporność, choroby obciążające mogą ciężej przejść, szybciej umrzeć. Mając lek, który hamuje wirusa, nie ma znaczenia, jakie ma choroby. Jeżeli usuwamy przyczynę, to od momentu wyhamowania wirusa leczymy jego powikłania. Koniec, kropka. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.